serwy gówna, przywitajcie się. Dzień dobry. Siemanko, jestem Mikro. Dzień dobry. Dzwoneczko. A ty Mikro odpalasz nagrywanie? No już nagrywam też. Okej. Okay. A Senegal żyje? Na chwilę backup. O, świetnie. To za, no to po backupie wrócimy. Tak, nie, jeszcze nagrywamy do końca. Jak wyjebie, to wytnę. To idziemy, chodźcie. Dobra. Póki co możemy jeszcze biec te 4 minuty. Plan jest taki, dobiec na Montchilad, mniej więcej w okolice Montchilada. Aha, i mówię od razu, że już nie będzie nigdy dwugodzinnych odcinków. To był pierwszy i ostatni raz, bo kurde, za mało osób obejrzało. Tyle osób na pewno by nie obejrzał 3-godzinnego. Może tak do jednej godziny się. No godzinówki jeszcze się przyjmują, ale dwie, nawet trzy to nie. Już jest nadmiar. Archaigu nie nadążają. Oni nie nadążają za nami. Na szybszy myśl. A cicho, bo ja mam problemy ze spacjem, nie chcę spamić. A my na tym, na scrollu napierdzamy. Na scroll napierdalamy, nie? A ja mam przód tył. A to możesz, wiesz? Tylko w jedną stronę teoretycznie. Ale ja to ustawię tak, żeby mi było wygodnie, wiesz? Okej. Okay. U mnie na kanale to jest wielki powrót Daisy. Dobra. Tyle tylko chciałem powiedzieć. Moja kwestia, bym rybał 4. Tak, nagrywałeś jeszcze przed mutacją, pamiętam. Nie, to już było po mutacji. Tak. To już po mutacji tak. Było. To miałeś zrąbane mikro. No, miałeś niefajne mikro. Mutowałeś się? Miałeś laptopowe. Ty się już dawno zmutował po przybyciu do Polski z Senegalu. No, w 2010 przypominam. Okej, teraz. Kurwa, tu mi tak laguje. Jeszcze 100 mega i gram. No ty, Hiszpan, się spóźniasz? Nie do przyjęcia. Dobra. Oh fuck, ale się... Przeklinowałem. To ładnie. Gago to jest moja druga ręka, w razie czego obroni mnie. Oj, nie ciekawie. Jest tak ciemno, że... A przecież mnie widzicie, mam takie żółte, że no, nie da się tego nie zobaczyć w ciemno. Będę się nie przejdzie chyba. Nie wiem, to tak, ale to kurde. To jest za was taką jakby latarnią. Chociaż. Ja się już troszeczkę zagubiłem. Chociaż to może przejdę. Da radę tu wejść. Na sam róg trzeba iść. Po przejściu przez most poszliście w stronę fabryki czy na lewo? No, w stronę fabryki i na góry. Czekam na was, aż tu przejdziecie. Tutaj, patrz, tutaj. O tego. O, widzisz, mikro nas dogonił. A, jesteście. Tu jest auto. Tu jest auto, tu się auto respilel. Działa? Garbusik? Nie, brakuje chyba czegoś, nie wiem, co to jest. No, zaraz ci powiem. Teraz wam powiem, chyba co cool. Potrzeba. Dwie opony tylko. I mamy garbusika. Mamy opony w pasie 11 opon. Dobra, pochwalę się lutem. Heli crasha. Okej. Okay. Tutaj są 3 cytryny, 5 bananów, 8 brzoskwin i 2 zgniłe jabłka. Tak, tutaj jest krówka. Tak, czekaj, przedstawię. Archaik teraz mnie na odcinku, tu będzie taki mimo, że ciemno, to widać. Tu będzie teraz taki trap i będziemy tak szli. Tyryt. Snajpa. Nie, to jest MK. Snajpa. Tak, widać. Ja moja antena satelitarna. Ale schukło. Dobra, tak. Robimy cięcie, za jakiś czas będziemy. No. Legia Warszawa to najlepszy klub, a jak ci coś to nie pasuje, wierzy, to chuj ci w dziób. Dobra, no. Już wróciliśmy. To dobra, ogarnęliście już tego garbusika? Nie, bo nie mamy opon. Stoper załączać? No tak. Pewnie. Ej, Archaik, twój porada FPS-ów nie działa. To widocznie masz takiego kompa, nie? No dobra, 30 jest, mi to pasuje. Gdzie reszta? Powiedz, że jestem. Bo wczoraj miałem 30 cały czas, nie? Teraz mam 25-30, ale dobra, idzie ten. Skorpio, ty actionem nagrywasz, nie? Mhm. Ja nagrywam actionem, to mi to jakieś przyspieszone wychodziło.
To ma chyba starszą wersję. Myśmy się trzeba było znaleźć, chłopaki. A co, wyście nie są tanka i żeście byli? Nie wiem, kajem jestem, bo gdzieś szczytujemy. Ja górami poszedłem, nie? No fajnie, kraszowało mnie. Dobra, postarałem się dobiec w jednym kawałku do bazy. Archol, moim zdaniem to od kompa nie zależy, bo na laptopie też tak było. No, to tam nie wiem. Ale bo to wiesz, nie fraps. No, dobra, właśnie. Wiem, dawajcie na tą... Wróćcie się na GZ, o. Serio? No, i tam się znajdziemy. Okej. Okay. Tak za bardzo, żeśmy... Tak za bardzo, żeśmy się rozproszyli. No, bo to było przez to wyszło. No... Backup to uczynił. Tak. Baraka Flocka Flame. Żebym tylko wiedział, gdzie to mnie wybrało. Ja muszę wybrało. Się z tym zwiększyć. To jest... O Boże. Da się zwiększyć ty, tak? Hey, oh, no, motherfucking no, stuff. Zmienisz, nie? Na inne. No, bite, no, wiemy. Fajn, nigga. What the fuck you... Archol jego pośpiewki. Chyba idę źle. Jestem przy wejściu do LS. Dobra, to dawajcie na wejście do LS-a. Jestem tam na górę, gdzie byłem. No właśnie, ja poczekam przy tym aucie, bo mi się nie chce tam biegnąć. Pamiętam. A my skorpiować lejdą. Już idziemy tam. Ej, do tego auta? Nie. Boże, jaki spadek. O Chrystus. To się dzieje z tym kompa. O kurde. O Jezusie. Ciebie gdzie obok tego auta? Nie żyjesz? Jak to nie żyje? A nie, zemdlałeś. Jestem połamany, ale mam morfinę, nie martw się. Dobra, czekaj. Ja Janek, jestem też. Przy... Janek, jestem... Ty, którym no. jesteś wejściu do LS-a? Mikro. No. Tym takim, co jest taki Jonas, krótki most aucie, wiesz? I barykady. No dobra. Przy tym aucie, że jest fuck. Nie wiem, zaraz zobaczę, jaka jestem, wiesz? No jak będziesz nie, przy aucie, to wtedy... Nie, zobaczymy tam tym, przed archaikiem wtedy, tu. Archaik stanął, po tym ja stanął. No, ale Archol już polecił, Kaś. Dawajcie wszyscy do GZ-a. Mhm. Skoro tam, gdzie był GZ. Skorpio, o, zaś ty? Wracajcie się, nie? Skorpio. Może do tego auta się wrócimy. Halo? A żebym ja kurwa pamiętał teraz, gdzie to auto było. Ale Kaś to jest. W górach tam. Zejdź niżej jeszcze. Jeszcze niżej. Aha. Kurde, ja już nie wiem, gajuję. Ja jestem na torach. What's going you guys? A dobra, widać jest behind tam, camera, here frag experts. Ja, Ruda tańczy jak szalona, krzyczy, byście to jest. Potem cię przejście ten film z tego kanału. Ale nie ma dzisiaj Rudej, niestety. Ruda coś ostatnio nie wbija. Załamała się psychicznie po tym, jak ją zabiłem. Własny ojciec ją zabił. No, coś ty zrobił. Albo po prostu się boi już z wami godać po tym, jak ją skenem się na każdego darzy jest pedałem i że są pizdami, bo nie umiał nas zabić na wojnę gangów. Jak mogłeś? No jakby on... wtedy tu ryczeli, nie? Eee, kłama! Dobra. Złoty, kurwa. Skorpio, ja cię zgubił. Nie. Ty kurwo. Ty mnie zgubiłeś. Ty kurwo. Ej, panie, to było dupne wtedy, nie? Bo geny idź ryczą, do GZ-a i nie narzekaj. Mikro ryczą. Jestem a nie, już, czekaj, Janek, kajżeś, tam. Kajżeś jest, bo jest pod jakimś mostem. Na tym ja moście przy tej fabryce. Jestem. Ej, ja przy tej fabryce. No to dobrze idziesz. A, wiem, jestem za tobą. Za tym most, Momizia. Jebaj, lubię to. Nie wiesz, gdzie jest GZ? No wiem, ale kurde, tu jest mapa zmodyfikowana. To odróżnij. Łup. Jebem na to, jebem na to. A co ty robisz? Gdzie ty płyniesz? Wypłynąć chcę. Wypłynąć jebem na to, chcę. Na głębię. Piękne, popierdolone miejsce. Ej, macie coś do jedzenia? Archol. Ja zaraz to są zwierzaki, co je? 3, 4, Ruda tańczy jak szalona, krzyczy, piszczy, to jest ona, Rudą lalę pokochałem, z Rudą noce są wspaniałe. Ruda okazała się być blondyną. Rozjaśniłem pokój swoją peleryną, a w ogóle właśnie taka anegdotka odnośnie łoma. Ok. Wczoraj była piękna akcja i nikt tego nie nagrywał. Przyszedł jakiś typo na serwer, jakiś Polaczek.
Pyta się, czy... Pozdrawiamy go z całego serca. Wróć do nas. Kartkę walentynkową mu wyślemy. Pyta się nas, tell me back. Hello buddy, tell me, are you friendly? Aleś ty wyjechał do przodu. No i ja chciałem być ultra friendly. Mówię mu, że tak, pyta się, czy sojusz, nie i w ogóle. Ja ale... nie lubię tych traw. Mówię, spoko. Dałem mu wszystko. Tam plecak. Mówię mu, żeby sobie poszedł na górę i zlutował coś. Przyszedł Sergio i zjebał wszystko. Nieprawda. Chciał pokazać. Macie ktoś coś do picia? Ja mam maniera. Chciał klasę pokazać Hiszpan, bo bieda u niego w kraju, to wiesz. Musiał kogoś zajebać. No właśnie. Właśnie ty biedaku. No i zaczął go. Poszliśmy na jakąś górę. Najpierw chciał go okłamać. Powiedział, że jak skoczysz z góry i naciśniesz L, ogólnie to się nie zabijesz, co jest gówno, prawda? Prawda. Dodatkowo wyekwipował baseballa i zaczął tego typa napierdalać baseballem. O Boże. Wymarnowaliśmy wszystkie bandaże na niego. Kurde, gdzie ty polazłeś? Znalazł łom i zaczął napierdalać tego typa z łomu. No to ją. Pytam się, ten typ się pyta, czy go zabandażuje. Czekamy ja na resztę. Kto jest zombiakiem? Ty. Ja mu mówię, nie. Kto ty? Ja jestem przy tym rozwalonym... Gagot, no miał wodę i mi nie dał się napić, co za... Rozwalonym czym? Zabitym zwierzątkiem. Masz manierkę? No ale przecież ja ciebie tam już nie było. Ej, gościu. Nie wiem o co ci chodzi. Na gazecie mnie zombie goni. To go zabij. No czekaj, bo on jest agresywny. Dobra, chodź. Czekaj, bo on jest agresywny. Ja nie. Chodź tu, wróci do manierka. Szkoda, że tu nie ma latarki. To jest zombie. Stary, wprowadzić. Nie, typo się zamienił w gościa teraz. No. Ej, Arhaj, czekaj. Nimum już bilu. Potem ja mody, wiesz? Ja chciałem powiedzieć, że... Napełnij i oddam. Że jestem friendly. Nie, ja to są napełnione. Dobra. Zabiłeś gościa. Już myślałem, że tego... Obecną ją. Łopata. To zatrzymać sobie. Myślałem, że tego, co miał 11 kili, zabiłeś. Arhaj. Coś nie mogę ogarnąć. A wiesz, ja cały czas ten sam. Tu patrz. To masz? A dobra. Odpływasz i pyk. Halo, Skorpio, gdzie ty? I potem... Czekaj, bo nie dokończyłem. Nie na całej piździe. Potem dobra, wy musicie stacy niekulturalne. I potem wymarnowaliśmy wszystkie bandaże i ja chciałem zabandażować tego typa, mówię, kurwa, nie mam bandaży. Wyrzuciłem mu apteczkę, Sergio poszedł i tą apteczkę mu zabrał. Potem pyta się go, ej, chcesz apteczkę? Typo podlatuje, zabrał mu apteczkę sprzed nosa. Nic o ciebie nie dostaje. I napisał mu, nic ode mnie nie dostaje. O nie, geniusz. Trzeba go ogarnąć. No i w końcu tamten typo mówi, że zaraz padnie, bo ma mało krwi. Strzeliłem mu bułę w pysk. A co? I się wylogowałem z serwera. Ja. Pomogłeś mu umierać. Ale to było takie piękne, tak? To. Punku, nie? Po chwili patrzę, ty pomartwił przede mną, leży Arhaj, już się z... Ej, mocie, coś do jedzenia. Było to nagrać. Jaka ty masz maniera? Błyskawiczna. Ja mam manierkę, jesteśmy na gazecie. Mamy też. O, dzięki. A przecież ja mam w cholerę tego. Ej, nie mam miejsca, fuck. No, ciepaj, dawaj. Gdzie no, stary? Muszę wyciepać. Czekaj. Tak mnie ciśnie, tak mnie kurna ciśnie. O Boże, oj. To cię ale ciśnie. Wyszło, z gruzem poszło. Czekaj, jak to było? Chyba skończył. Ej, tak. Bint. Oho. To szczela. Jo, Arne. To szczela. Ej, jak było, żeby się drzeć, Arhol? On nie rozumie Inglisza. Kaj! To strzela. No zombie mnie atakuje.
A. Uwa, uciekaj. Nie, ej, on nie rozumie angielskiego. Ej, szybko, banda. A, kiedyś to. Nick ma po angliku. Chodźcie ktoś krew? Jo, nie. Chyba. Kiedyś ty. No dawaj, no. Kiedyś. O kurwa, was nie widzę. Dobra, widzę Mikra. Ej, tak. Mnie. Ze Skorpia. Okej, okay, pytanie. Bo ostatnimi czasy ktoś mi go dożemo dużo żarcia. Kto tu Flara puścił? Przepraszam, jo. Za strzał. A żarcie ja mam. Manierkę. Manierkę no. Ja mam. Kto chce manierkę? Ja chcę żarcie. Ja bym chciał żarcie. Daj masz ta manierka moja. Gdzie ta jest? O, oddać, ja? No, ja sobie wezmę i sobie napomniałeś. Wierę. To jest żarcie. Trzeba iść do szpitala, bo ja oni mam krwi. Ej, idzie pójdziemy do szpitala. Mogę zjeść to mięsko, czy się zatruję? Zatrujesz się, chuj. A macie te antybiotyki ktoś? Ja mam antybiotyk. Ciepniesz? Tak. Macie ktoś do jedzenia? Dobra, ciepnij, jak możesz. Bo sobie najpierw... O, dzina. Gdzie wy? No, ten, nie? Dobra, ja biegnę do szpitala, kto biegnie ze mną? Czekaj, czekaj, czekaj. O, kto strzela? No. M9? No ja. Dobra. Tutaj. Gdy to... Aaaa, obczaił to. To jest pillbox? Pillbox, tak, to moja nowa ksywa. Aha. Taki mi wymyślił, wygenerował mi MTA. Widocznie przeznaczenie. Widocznie przeznaczenie i tak zostało i jest jeszcze pillbox. Nie, ruskie bezmyślne gówno. Dobra, pudełko pigułek. No właśnie. Chodźcie. Ja potrzebuję krwi. Bardzo inteligentny swoją drogą. Dobra, nie narzekać, tylko idziemy ogarniać ten garbusek. Mógłbyś robić za reklamę przeciwbólówek. Ale pamiętacie ten pojazd, gdzie jest? Halo? Dalej. Ja, Jowenka jest. To był Opel Vector. Lokowanie produktu. Ale ten, gdzieś tu jest ta beta i ciekawe gdzie ona jest. Czy jeszcze jest? Beta to sobie mogę kupić. Ej, on jest na rej. Wow. Domyślam się, że jest. I ale my zabić? Dzisiaj na żoną Areję nie idziemy. Ale my dzisiaj tak. Na żoną Areję nie idziemy. With dzisiaj knife. Jest... Już 12 minut nagrywania. No spoko. Dzisiaj jest chill outcik. Dzisiaj jest wielki powrót na Ryba 3-4. Ryba 3-4. Daisy hype. Szkoda, że cię nikt... Szkoda, że nikt o tobie nie słyszał. Jak to nie wszyscy o mnie słyszeli? Tak, jasne. Cały internet. Tak. Cały Facebook. Ja same chyba wiaderko internetu. Archaizm ten serwer, nie? Właśnie tutaj robię reklamę serwera. Lokowanie który, produktu. Który już, który powstaje, Revolution MTA, żartuję. Ty śmiesz. A wiesz, że ten, na wojna gangów gra ten? Kto? Cross? Serio. Ale nisko upadł. Kradnij kilki. Ja dzisiaj no go... trudno się nie dziwić, że odszedł z MTA Revolution i przyszedł na ruskiego. No ja mu się nie dziwię. Wojny gangów, a nie kurwa na ruskie. Dobrze gra? Gangów są polskie. Dobrze gra. Nie, on ruski ty robi. Gampi ze snajpy. Ale... to rzeczywiście. Nie wiem, ale on chyba dostał w dupę, nie niekiedy. Tak to każdy potrafi. No dzisiaj dostał w dupę ode mnie, nie? To dobrze. Nie wiedział, ja też. Ja ojno widział typów na dachu, nie? Już został jeden na dachu. Kajby poszliście. Dobre akcje szły. Nie, jest tam obok stacji teraz. A, obok stacji, ok. A, czekamy na niego. Dobiegnijcie, nie, dobiegnijcie do LS-a. No ja to do szpitala, biec tam za mną. Około stacji, A, bo wy bo do Montgomery biegniecie do szpitala, jo? Ja biegnę, bo ja nie mam krwi, wiesz? Jakiego Montgomery, co ty pieprzysz? A wy kaj, kurwa. No, do LS. No to dobra. Coś robią? Ja go zabiję. Nie, dobrze, że nie widziałem tego. A happy teddy bear. Please happy. Don't kill me. Teddy bear, teddy bear. Okej, okay, I'm idiot. Kogo byście się spotkali? Happy teddy bear. Dobra, czekam przy moście. O, you are next wyszedł. Hi, mam dopę. I dobrze. To jest taktyczny relok. A może? Taktyczne to można wpierdolić. Proszę, poczekamy, zobaczymy. Pytale się spotkamy, nie? Taktyczny, to jest najlepsze określenie. Kierujesz tu najbliżej do szpitala. Ale do którego ty szpitala się kierujesz? Najbliższego, jaki je. No, Los Santos.
Kop? Ja mam medyki. To można krew? Możesz krew? Mam apteczkę. Ja mam apteczki też. Tam jesteś. To mój kurde. Ja mam apteczki. To wyrzucaj, kurde, chłopy, też? Trzeba się ogarnąć. No to daj wyrzuć, gdzie coś do jedzenia. Ja jestem tam, gdzie się respi helikrasz na tej górze, nie? Veles. A jestem na Jono. Dobra, a ktoś chce respić? Ja bym się zeżarł. No i on był zeżar. Trzymaj makaron. Sergio, dawaj żarełko z Senegalu. Sergio, strzelałeś jeszcze z i co, drugą sztukę też? A możesz na zapłać, no dobra, to podrzucić. A chcesz wyrwać w USP KM? Może mam no, z chęcią. W ogóle jemy tacy antybiedas. Dobra, ja to wiem, bo 98 ja amo do MP5, 120 stanak. To znalazłeś. Kiedyś też, ma temu, kurwa. Torpiowi oddałem jeszcze AK, 60 strzałów. Tak. I Gago ma jeszcze 60 strzałów. I bez broni jestem. No, ja mam 65, nie, bo mi zostało 5. Czy mam makarowa, ale no. A ja mam 12. Mam takie głupie pytanko. Może głupie, może nie. To kto się znać w grupie kolczastu? Nie polecam, nie polecam, nie polecam. Jak polecam? To jest na podczerwień ta snajpa, nie? Nie, to drugą pokazuję. A, CZ. A, SVD. SVD, no. Gdzie ty jesteś, Jan? Ta na podczerwień to jest fajną. Na tych górach biegam. Ale to jest zajebisto. Gdzieś na pewno zajebiście szyla. Tak. Nie na podczerwień. Kurde, już! No sorry, no. Jest na moich oczach. Ja teraz na gazecie jestem. Archol, jak było ten, żeby ryczeć? Co mówisz? Ja co trzeba wklepać, żeby ryknąć, bo chcę se tego bić. Area. Ej, ale ten klocek wyglądał, oby słońce zesruł się. To co trzeba wpisać? Tyś mi to wczoraj godął. Ej. Po czym tylko ty tak to w konsoli musisz pisać. Co? Po czemu on tak sru? Bo wiesz, fasolek się najadł, nie? No i nie, zatrułem się, nie, niezdrowe były. A jak tutaj komenda? Napisałem negotiate. To samo. Niezdrowy to wy macie te mózgi w to go. To wszystko wpisujecie na konsoli pod F8 albo pod tyldą. Jestem na farmie. Na której farmie? No pod kizyka. Dobra, to biegnę. Nie wiem co założyć. Wydrzyj założę się na śmierć i nie wiem co założyć, co ty lożką jesteś? Założę MK48. On dwie krowy. Kręcę, bo to był, to był, kurwa, to był jeden z lepszych helikraszy, jakie w ogóle znalazłem. Ej, czekaj, patrzcie na to. Ale to był taki fart, w idealnym momencie, żebym się zalogował. Kurde. Zalogowałem się, patrzę, chodzę z tego, z tej satelity, patrzę, o, helikrasz, nie? Jak no wszyscy, idealnie. To wszyscy. Ej, zostań tak. Zmarłem, za bardzo jestem. Śmierdzi. Jestem już na tej trasie. Straciłem przytomność. Tak, najcik co on chce. Zabić kurwa tych ludzi. Fucking shit. No nie teraz. No. Jeszcze było. Mam. I'm friendly. No a kacza. No na razie to nie dam rady, bo nagrywamy od te. Dobra, idziemy, bo kurde tak będziemy stać do umorami śmierci. Głowie tam leży. A, to tak, to wtedy to tak. To informuj mnie. W porządku. Tylko raz się idzie wystać? No, tylko raz, no. A ty jak idziesz się wystać, to ile razy idziesz? Raz czy 50? To no tak się, nie? No to właśnie, do tego pytania nie było. Ale da się ryczeć. No, da się ryczeć, no. To a tu jest teraz. Tajemnica i ciekawostki. Zabawka jest wysyła. Całe życie. Archolka jesteś. No, przy GZ-cie. Brać coś pod ciebie? I czemu wy za mnie idziecie, tylko kurde czekacie? Dobra. Ja idę do Jasz, no tylko ja mikro idzie, a reszta dobra, to nie ma wyjebane. Na Serdyzia czekałem, no. Na Serdyzia, no. Dobra, Serdyzio. Fajny pomysł, kolego. W ogóle fajny ubiór, kolego. Wiem. No to jak chodzić? Tylko trochę te nie. O właśnie mam pomysł. Dawajcie, żeby sobie zrobić jako swój stylowy ten, to zrobić gołe klaty albo coś. Albo tą bluzkę, co, albo to co ja mam, o. Ja to wolę gołą klata.
Ja tam chodzę w partyzanie. Mikro, nie mam pytań. Dobra, gdzie wy jesteście teraz? No tu, za tym mostem, jak on się nazywał. Mikro, odezwij się. To. O, to już znam twój głos, dobra. Podobny do twojego, pisz pan. Tak samo patrz, się wiecie. Patrz, patrz, Sergio. Gdzie wy jesteś tam? Daj tu, daj, daj. Nie. Strzelę raz. Nie mam 180 ammo, taka ładna, okrągła liczba. 5187. Ciumeczki, no, gdzie wy patrz, uciekliście? Słuchaj. No niedaleko, zobaczysz ślady tych zasranych głupien. Ale mocny głupien. No tak. Strzel sobie raz. Ale ja nawet nie wiem, w którą stronę mam iść. Wróćcie, jak chcesz do mnie, to się możesz wrócić. No, przechodzisz przez most i idziesz cały czas prosto w stronę tych... Raz sobie strzel. Od... I teraz... Idziesz prawo, od brzegu prawo. Winewood, tych gór. Znowu w prawo, popatrz. Popatrzcie w prawo. Ale to ma odrzut. Nie. Dlatego ja prawo. Chcę to Boże, chyba... Ty lepiej wracaj do tego Senegalu, a nie mieszkaj. Idziesz mnie tu w prawo. W Los chyba odłożę, Angeles. Chyba odłożę prawo. To. A patrz, Sergio, jak ja jestem antybieda. O ty cwaniaku. Co to jest to? Tam problemu takiego. N... Co? Co? 200? To jest MK48. To jest ten celownik. Będzie widział normalnie, jak ty biegniesz. Słyszałeś tego strzały? Tak. Właśnie nie wiem, z czym łazić. Dobra, będę z tym chyba MK48 okay. Łaził. Okej, okay, gdzie się z tym? No i gdzie wy jesteście? Dlaczego już nie poczekałem? Na tym GZ-cie cały czas. Na rumbista sniper. Znowu żeście poszli do GZ-a. Nudzi wam się. Takie wspomnienia z Dedyka. Kiedyś był... Dobiegnie. To kurde, dzisiaj bana sportowo widzę. No chyba ja. Trzeba poszukać namiotów jeszcze. Pobiegnie przez most teraz. No my. Ja... Dobra, nie ma. Idziemy z przez jakim most biegnie? Przez jakim most biegniecie? Do GZ-a, tak? No tak. Po raz od strony, trzeci. Od strony LS-a? Idziesz? Bo... Nie. No oni biegną do GZ-a, to biegniemy z nimi. Dobra, to czekaj. Jakby to powiedz? Nie ma nikogo praktycznie groźnego. Same świeżaki. Nie mogę się doczekać końcówki. W ogóle zabił. Nie mogę się doczekać końcówki, tak samo. Pójdę się wykończyć. Czego w końcówki? Nieważne. Ważne. Nieważne. Nieważne. Ważne. Nieważne. Okej. Okay. W swoim czasie. Jak tam Sergio z lożką? W swoim czasie, żebyś się Hiszpan nie zesrał. Jak tam już umówiony na rochanie? Oczywiście. Masz rączkę? No, człowieku, kobrę. No, pierdzielony. Kobra i Tiger to jego ziomki z Zezem Rozmierzem. To gratuluję ci, kurde, stary. No. A zazdrość. A wiecie jaka jest zaleta? Nie, tam jest... Nie, tu idą pierdolić. No właśnie, wiecie jaka zaleta jest posiadania z rozbieżnym Zezem? O kurde. Że zrobi laskę i fury przypilnuje. Po co strzelasz w tego biednego... pieska. Gdzie wy jesteście? No na fa... tam na tej... To on ci brutalno zrobił. Tam czekacie. Skorpio, ja mam żarcie, po co? Mięso miał. Co to jest? Co strzelasz? Mikro, kochanie. Cześć. Ile masz krwi? Chyba jesteś gejem, bo do ciebie... 12 k. Kochanie. I nie odejdźcie. Strzelaj, nie. Nie, bo chcę zobaczyć, no... No nie będziesz strzelał, nie? No. Nie. Nie. Aha, ty kurwo, żegnamy się, dziękuję, dobranoc. Dobra, jeszcze jesteśmy. Bierześ ty po las. Chodź tu, chodź, na to droga wleć. Ale dobra, idźmy już kurde gdzieś, bo nie, nie ma akcji, no. Tu. Jesteś na torach teraz? A, tu, kurde. Ja mam tak ciemno, że gumy no wam to już się chyba nudzi. Idziemy, chodźcie. O ten nie goni, nie wiem o co mówi. Tutaj widzę, a dobra, tam jest soczar. Ogar, idziemy chłopaki. Ja jakieś szczyle przed nami lecą, uważaj, schowaj się. Witamy. No. Pitaj. Tak jeszcze 10-15 minut. Nie ma. No już jest 25 minut. O, już mam dla ciebie nawet nazwę, Skorpio. Nie, nie masz nazwy dla mnie. Odcinek o niczym. No, super. Albo na sportowo. No, symulator biegania. No, MTA na sportowo. Symulator biegania 2015. Tak. No. Okay. Ej, to może zrobimy sobie tego garbusa. Tylko dwie opony. A mocie? No, ogarnijcie te dwie opony. O debilu!
O kurga go. Myślałem, że to ten biegnie. Nie! Zaraz ci zrobię z dupy marmolada. Ten jak wyjebał nimbusa na mordę. Ej, tą broń. Wlety, że my... O kurwa, zasnął się. Ej, Gago? Kurde, to, idziecie! Nie, to weź nie żadnych kontaktów. To snajper. Co? No. Kurde, no ma zrobić cyrownik. O, to jest snajpa na podczerwień. Zajebiście przed nami widać. Coś go mam. Kurde, bez towarzystwa kobiety to nie jest odcinek. Faktycznie. To jest... Dęka. I tak nie porucha. Zamknij pysko, Senegal. No taka jest prawda. Sergio lubi swoich zabijać. Senegal, uważaj. Jesteś z biednego kraju, żebyś zaraz nie zebrał. No, ty tam się no, kurde tak zalecasz to, mocno. Mąż, kurde, sobie, Sergio. Takie kloce chodzi. No, oczywiście. Dzień dobry tam. Dzień dobry, friendly. Idziemy. No mieliśmy nie, no, szukać tych opon, nie? No to idziemy. Kurde, nie lej mnie. No to prowadź ktoś dobra, tam, no. Sorry, mokre. Zajebał cię z tego łoma. Jesteś debil. No mu zaraz te zety wypieprzam. Kto kogo zabił? Patrzymy jeszcze. Kogo nie zabił, dobra, chodźcie. No chodźcie, idziemy. To idziemy już od góry, nie? Tak. Wypierdalaj, wypierdalaj. Ja cię zabiję. No, chodź tego Serdia. Dobra, pan tam grzeczniej. Może coś zjemy no. Się z niego. Zjemy obiadek z niego. Pierdolimy go na kreację. Pojebało cię. Kurde, no nie marnujcie ja ammo. Pierdziele. Nudzić no właśnie, się. Ammo. My sramy. Dobrze wiesz, że my za bandażymy. Dajcie mu bandaż. Ja się podcieram ammo. Ja już nie mam bandaża przez... A ja mam. Dobra, hitpack. Chcę się znaleźć. Janek, chcesz manierkę? Nie. A kto chce pić? Kto chce? Uważaj na tego tam... Ja mam nic ode mnie dostaniesz. Żartowałem. O, ty śmiecie. Nic ode mnie nie dostanie. Tylko uciekamy, bo leci łom z łomem. Ale cię wyrwali z tego łoma. O, już się dogonił. Szkoda, że taka ekipa, taki nieogar. No, przyszedł jeden brainstorm. Dobra, chodźcie, 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 chodźcie. Mówię chodźcie, wam, chodźcie. Ej, weź tego... Sam nagrywałbym ten serwer, to bym ogarniał 100 razy lepiej. A wy tak tutaj, kurde, budę przynosicie. Dacie mi opowiedzieć o tym, jaki serwer planujemy z Serdziem zrobić? No dobra, no to wszyscy pyski już. Wszyscy pyski. Już. Serwer będzie dedykowany zupełnie pod Armę 2, Lazy Moda, pod Epocha prawdopodobnie. Na którym będzie tak. Bronie podobne co tutaj na rusku. Plecaki będą miały realną wielkość z Army 2 Daisy Moda, czyli Coyote Backpack będzie miał 24 sloty. Oczywiście będzie też możliwość oddzielnie posiadania miejsca, no to standard, że macie 20 slotów normalnie w ekwipunku. Do tego chcemy zrobić system pieniędzy, czy też końców, nie wiem jak to kurwa, no coś takiego, za które będziecie mogli sobie kupić bronie i tak dalej, ale nie, nie myślcie sobie, że będzie tak łatwo. Brązowa paczka to jest pistolecik, srebrna no, to jest jakaś BMA, no może, a złota no, to będzie karabin. No może, no może nie aż tak, ale na przykład będą powiedzmy ceny, że za 10 takich, za 10C możecie sobie kupić backpack jakiś tam. Powiedzmy za 50C macie Coyota i takie tam inne rzeczy, i bronie i tak dalej. I sklepu będziecie mogli użyć raz na jedną raz na dzień, czyli nieważne czy relogniecie czy nie, będziecie mogli tylko raz kupić coś w sklepie. Do tego nowy system o eventów. O tym jeszcze nie słyszałem, nie było jeszcze czegoś takiego. Jedna do tego jedno konto. Kupowanie no, trochę nie fair w postapokalipsie. A właśnie chodzi o to, że... W Armię Dwójce też tak masz. Że w Armię Dwójce tak kto masz. By ci sprzedał? A my robimy serwer pod Armę Dwójkę, więc... No i oczywiście w tym sklepie to będzie taki jakby GZ, tylko po prostu... To będzie Bandit Camp i Safe będzie, Zone. I będzie właśnie taki malutki Safe Zone, prawdopodobnie właśnie to będzie gdzieś poza mapą. I tam będziecie mogli to wszystko znaleźć i tak dalej, tam sobie możecie przebywać.
Do tego właśnie ten nowy system eventów, czyli misje typu z obronieniem Helicrasha, bo będą się respić w chuj militarnych zombie, które będą was atakować, albo boty, które będą was strzelać z tego, z jakiejś broni, nie? A coś ambitniejszego niż jakieś Helicrasze, które się już powtarzały? No, też rozwalone tanki, rozwalone samoloty i jeszcze ten. I rozwalone... Tam się wymyśli jeszcze. No i takie typowe paczki, czyli jakieś po prostu... Jakieś, może będzie właśnie paczka medyczna będzie spadała, paczka normalna z broniami takie i tak paczka dalej. Paczka z niebieskim Messim, okej, okay, też. Modyfikacje mapy? Modyfikacje mapy, czyli mapa będzie w chuj zmieniona, będzie, postaramy się zrobić... Sami ją zrobimy. No właśnie, właściwie już ją robimy, bo ja zacząłem robić mapę w mapę editorze. No, lokacje postaramy się te same, co są w armii, czyli Northwest Airfield, czyli coś, co będzie na Arei, czyli prawdopodobnie area będzie taka jak tutaj na Rusku, może trochę inna, bezdziałka i tak dalej. No i co jeszcze? Fajne podmianki. Serwer będzie na początek miał 30 albo 40 slotów, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Maksymalnie będzie miał 60 slotów, nie więcej. A jeżeli będzie się cieszył powodzeniem i pójdzie za tym dobra reklama i nie będzie żadnych bugów, to otworzymy drugi taki sam serwer i też będzie miał 60 slotów, albo powiedzmy 30, albo 40. Dobra, jeszcze coś? No tak, i potem jeszcze w planach, ale to takie już ambitne i dalekie plany, będzie zrobienie serwera pod DayZ Standalone, ale... Czy nam to wyjdzie, to nie są... Powiem ci tak, twoje plany i ambicje są naprawdę na wysokim poziomie, tylko czy to cię nie przerośnie? No właśnie, z DayZ Standalone jest taki kłopot, że ja kurwa nie wiem jak takie... Ale jak chcesz tak czegoś ładnie... takiego dokonać, to zawsze musisz przesuwać takie terminy, bo... Jak będziesz to na siłę coraz bardziej robił, ale o tym nawet nie ma co rozmawiać, bo tam są takie... To takie rzeczy bym dodał, ale... To raczej nie wyjdzie na MTA, ani nie da się tak rozkryptować. No lepiej zrobić tak, żeby wszystko działało, ale też żeby jakoś to, nie wiem, oryginalnie i wyglądało też. Planowany jest otworzenie alfa testów tego serwera naszego, tego pod Armę 2, gdzieś koniec marca, początek kwietnia, jeżeli uda nam się wszystko. Jest bardziej pod pogadankę niż pod akcję, ale dobra, mów dalej. Jeżeli oczywiście uda nam się ogarnąć, jeżeli nie, no to na pewno się to przedłuży. Jeżeli nam nie uda się nic ogarnąć do tej pory, nie, ale... sądzę, żebyśmy już przedłużali, tylko dokończymy kwestię tego serwera, który mamy. No na akcję to trudno, bo tylko my jesteśmy na serwie i jeden Mołdawianin. No to świetnie, no to... Przegadamy jeszcze tą kwestię serwera i zakończymy. I co by tu jeszcze powiedzieć? Będą fajne podmianki, tak jak już mówiłem, będzie kilka samochodów, będzie też możliwość, bo nie wiem jak to się uda zrobić, postaram się, żeby to wyszło, tak jak tutaj jest na Rusku, czyli możliwość strzelania i zamontowania działka na jednym bobkacie albo na drugim i nie wiem czy to wyjdzie. No i nasz przedmówca się... Ale ogólnie będzie fajnie, okay. Ogólnie no mam... No i tanie mam... bazy. No i tanie bazy. W tygodniu nie siedzą, bo u nich późno. Okej, to chyba już w sumie tyle, a macie już pomysł na nazwę serwera, czy jeszcze będziecie... Jeszcze nie. A to dobra, to spoko. To dzisiaj bardziej taka konwersacja niż interakcja. Bezpośrednio na tym odcinku, nie wiem, może gdzieś w czwartek albo w piątek, bo coś mi się wydaje, że w tygodniu to tak trochę słabo idzie z tym nagrywaniem, bo zazwyczaj to jest właśnie tak, jak wam na tabeli pokazuję, nawet 10 osób nie ma o tej porze. No bo jedni do szkoły, drudzy do mycia. No dokładnie, jedni... Powiem tak o ciebie, nie mamy aż tak zgranej ekipy, żeby robić zajebiste akcje na cargo w ciągu dnia, poza tym grają tutaj aimowcy, którzy kurwa rozpierdalają was, bo grają na iPadach, bo oszukują, nie? No i taka jest prawda, no.
A dlatego... jak ty będziesz miał własny serwer, to takich kurde dekieli będziesz już banował. Ban będzie permanentny, jak zobaczę, że ktoś nabija kile i od razu aimuje na heada, to będzie ban kurde. Albo kur... Ja nie... O kurwa, będzie się tłumaczył na forum. Ja nie wiem, jak te ruskie kurwy mogą tolerować. O ty, takie... o ty śmieciu! Co? Oła! Co wy odwalacie? Dobra. Spadliście. Już się tam zabijają. Ja... To zbarbia kończymy. Dobra, dla Mokebe będzie jeszcze po tym odcinku kolejny meczyk ze składem z jego pięknej wioski. Jaki o, chętnie dobra. Obejrzę. Dobra, tak chodźcie wszyscy, ustawimy się tak. W miejscu. Przy tej pięknej chmurze nieba, kurde, co ja pieprzę. Ja już też śpię, jak mam być. Dobrze, tego kolegi? Jak wy jesteście? Tak, Hello Kitty też się chce pożegnać. Wrócili się. Czekaj, ten gdzie... kolega. Ten ma Nadidasa na klacie. Pozdrawiam Legię Warszawy. Pozdrawiam Legię Warszawy. Legia nie Warszawa to... Wszystkie prawilne mordeczki. Wszystkie prawilne mordeczki z Mokotowa i z Targówka i kurwa z każdej dzielnicy Warszawy. I dobre loszki. Że się, chuj, że się kurwa nie lubicie. Pozdrawiam wszystkie Górny Śląsk. I dobre Karyny. Pozdrawiam Mohanesy. Pozdrawiam Rygi. Kłaniam się i zapraszam na skład Senegalu w czwartej lidze. Yo. A bo warto. Ja dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie i w ogóle. Siemaneczko, yo. Dobra, yo-yoki. Yo. Dobry wieczór, skład Senegalu, tak jak powiedziałem, zaraz się odbędzie chyba już trzeci mecz senegalski. Będzie masakra, jeszcze w czwartej lidze, to ja już kurde mam ciary. No to Hitlera. Rarytas dla fanów. Tak, cicho Senegal, bo nie wiem kogo tu zmienić, ale chyba dam kogoś z tempem 90, żeby popylał mocno. Obyś wygrał. Aha, Boże, bo ja dałem lewego pomocnika na prawą pomoc, ja jestem dobry. No mówię, jestem już nieprzytomny, ale i tak zagram. Dobra, rąbać, jest wszystko fajnie. Zobaczymy jak to pójdzie. Które koszulki założyć, Barcy czy Realu? No szybka. A które lepiej wyglądają? Realowskie są pedalskie niestety. No to pedalskich nie bierz. No to dobra. To w Barcy biorę. Mam ci liczyć czas? No nie, David Luiz w Toty. Ja się chyba posiekam. Kurde, nie, David Luiz w Toty. No lepszego momentu nie mogłem trafić. Jeszcze ma cztery informy. Jordi Alba, Pedro, Isco i Griezmana. Znaczy już... No, a ja mam herbatkę jeszcze. Oj, będzie gruby mecz. Senegal kontra... pomieszana Hiszpania. Estadio Santiago Bernabeu. Witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Staranowicz. Ty dali tam biegłeś? Nigdzie nie był. Ale uciekłeś na pewno z miasta, nie? No, mówię ci, że biegnę z piekami. Kurde, skład Senegalu czarników w koszulkach Barcelony, no nie mogę. Tyle wygrać. To komicznie wygląda. No widzisz, bo wyszyli sobie z bawełny. Albo ukradli. Aż cutscenki zostawią, to taka bekowa. Wiesz, murzyni wpadli do sklepu i brali nawet za dużo. Ach, Messi go ukradli. Zamiast być jaka kratki bawełny. A w sumie jakieś plotki były, że Messi miał dojść do BPL, to są wszystko sfałszowane media hiszpańskie, potrafią tylko kłamać. No tak kłamie. Dobra, trzeba zjechać gnoja z czterema informami i jednym toty. Będzie ciężko. Prost. Dasz radę. O chłopie. I sędzia gwizdkiem rozpoczyna to spotkanie. Ale nie, już mam bekę z tego meczu. Oddaję piłkę koledze. O, bambus się wkurzył, to wyciepał piłkę. Fajnie, że Wendel fajnie są. No fajnie. Dobra interwencja obrony. No. Cii.
Ty nie będzie zaraz. No i strada pięknie. No coś mi kazał tu biec? No do Mika miałeś biegnąć, od nam tam doszło. Zapieprzaj po tą piłkę, górniczy. Dostaję w spadku. Mikrobel ze serwera, nie widzisz go? No gońże go, bambo. Jest przy piłce i może... No to panne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła do przeciwna. O, brawo Bambus, wyrąbał tą piłkę tak mocno, że drugi nie zdążył. Po prostu cudownie. Dobra, Senegal, ty powinieneś mi tam kibicować, a nie mogą wspólnie konstruować ten atak. No przecież kibicuję, no. No właśnie, swoim rodakom. Jak można właśnie. No, może być groźnie. Drużyna jeszcze jedna mapa. Ale ładnie Senegal walczy. Do no, dobry odbiór po stracie piłki. No to dobrze, to oni się nie poddają. Moja krew. Tak, twoja krew. Powtórki też bym zostawił, żebyś miał podjar. Jak te czarnuchy biegają w kostiumach Barcelony. No, to się podnieci każdy, kto obejrzy. Nieporozumienie jest. Dokładnie. No, nie mogą się przebić. Ale kurde, jaka obrona dzisiaj żywa. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Ty patrz, prześcinął wszystkich inform. Orze w dupę. A, już jest zepchnięty. Ale bieda. David Luiz. On David Luiz, kurde, to ty jest dobry. Kirze ma overall 89. Są partnerzy obok niego. No, szczelą w tej dumie. Przeciwnicy. O, nie problem. Sulejman Kamara. Sulejman Kamara, kurde, jakie imię. Dobra, Diouf prawie szczelił, obronił. Broni tak silny strzał. Ale już był pierwszy strzał z Senegalu. Rzut rożny. Ale obroniony. A wiesz, Casillas na bramce. To się nie dziw. Na porządnie. No na porządnie, no. Ale ja jeszcze go zaskoczę. No kurde, zabił mnie. Ej, to ty? Ty, to ja. Kurde, bo strzelał do mnie ktoś. Wiesz, bo byłem rękany. U ciebie? No do mnie ktoś strzelał. Ja strzeliłem, ale to w zombie. No genialnie. Ale nie, ktoś do mnie strzelał, bo dostałem po... podrabinie, wiesz? Masz coś, żeby się zabandażować, bo ja nie mógł, bo ten wszystko za rąbło. No to super, ja też nie. Idę warto poszukać. Nie no, bo patrzę, o rozty, bo się pokazuje, nie? No już kurde, nic nie idzie. 39 minuta i nic. Może spokojnie. Ale koleś ma za mną ciężko. Szybko. To? Ale koleś za mną ma ciężko. Skąd to mu wiedzieć? Weź, daj mu chociaż bandaża. Nie było nacisku ze strony rywala, jednak wyszedł na aut. Chcesz go położyć. Ja rąbu wszystko ze tego. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Ale nie wiesz, że on sobie ze mną nie może poradzić. Myślałem, że będę już przebiegł. Kurde, ja nie chcę paść. Ja do żartu, żeby cię... Jak ale on cienko gra. Ale... No go do żartu, kurde, nie znosi do żartu. Ty, brązowy bramkarz obronił. Brązowy bramkarz Senegalu obronił. Nie wierzę. Wola, no to jest... Wola mieć z tobą... Klasa. ...fina niż cię przepraszać. Kurde, Dawid Luiz bronił. Zapomniał pan na... No mimo ten, jak mu jest 0-0. Chyba jakąś zmianę wprowadzę. Nuda, panie Włodku, nuda. Szpakowski się nawet zlidził. Zaraz ci powiem. O nie, czas inną zmianę wprowadzić. Kurde, ja długo nie wytrzymam. Dobra, chłopak, chodź, Dembaba. Coś jeszcze? Czekaj, ja tu wbija do tego, do poglądać i należy bandaż. Co by tu jeszcze dać? To... Biegnijcie. Papa. Ej. No. O, tu jest bandaż. O, szybko, Biergu. A dobra, wszystko na razie. No, fuck. Zapraszam pana Demba. Prowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie. O kurde! Mamy wciąż remis. Fuck! Kurwa, teraz do stu. Zombiakiem jesteś? Nie. Kurna. A zombiak jest przed nami. Kurde, mogłeś powiedzieć, że one tam weszły. Trzyma pieska w końcu zjechać. Go dałem, zombiak plus. Są, ma wsparcie kolegów w tej akcji. Dobrze, że mam ostatnią apteczkę. Ale walczą o piłkę. Jonimu właśnie. Ja go wykrwawię. Nie, to ja logam, bo nie dojdę nigdzie. O kurde, doskonale zagrał. Co wykrwawicie? Nie chcę pan. O, nie mamy nic życia, nic. Ej, dobra, zakażony. To. Niestety nic z tego nie wyszło. Ładnie, senegalska obrona. Na czym? Dobrze, że handlet fajnie stacjonuje.
Którą Kęta stronę? Przejmują piłkę. Pedro. Sulejmanka ma. Ale nie będziesz do mnie szylał. Stracili, ale odzyskali piłkę. Dobra, to sztama mamy. Na razie mamy sztama. Biegnij na autostrada, wiesz jak jest? A masz antybiotyk? Ja mam, mogę ci dać. Chodź. No to kurde, przestrzeliłem. Jaki jesteś ten obok tego sklepu? Poczekaj, dojdę tam. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Chcę tam ochwilowy ten, nie? Bo wystrzelaj to zombie jakieś. Nie wierzę, taki błąd zrobić, przestrzelić. Taki dobra, chodź tu, na... tu możesz. So? Tu jestem, widzisz? O kurde, dzięki. Idiota, są nic. Nie, off-tipę. A może ktoś... brawo. Ładnie, dobra. Brązowy, ładnie. Dzisiaj naprawdę nieźle. No idź, sam na sam. Ej, Sergio, możesz ty no, coś do apteczka jakoś? Fuck, ten David Luiz w totach dobra. Mnie wkurza. Gdzie jesteś tam? Ej, może apteczka? Nie. Ja teraz ostatnią zmarnowałem. Archol walczy z czterema informami i jednym totem. Dobry odbiór po stracie piłki. Nisko! I znowu brązowy broni. Ja wiem gdzie. Dobra, a ty Archol masz bandaż? Mam. No i mamy strzał. A jeszcze. Biegnij. Uderzenie. Strzelił! Senegal wygrywa! Jest moc. No jest. No. Jestem obok tej stacji. Skin. Której stacji? A, dobra. No, paliwa. I to jeszcze srebrny piłkarz strzelił. Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu, ale dopiero w drugiej połowie. Jestem zalogowany. A, to Eduardo Vargas. No już. Akcja hospital boxa idę. Bo ale się bagi. Wkurzył jak spalony. Uważaj, Arkaj, uważaj, bo do mnie tam jakiś typ strzelił. Sędzia wychwytuje. Jest pięknie, ale spalonego nie strzelił. Nie, bo to ani ten... No z nich nas to nie było, nie? Bo żaden się nie przyznał. Ten no coś tam go zrzeszył, a pod rabincem jakieś karabiny przeszły, tak trrr. O kurde. Może po piątkę. A ja nikogo nie widziałem nie tam. Ale ktoś strzelił, mówię. Bo ja zaraz z drabiny spod i spierniczył i się zarty zabandażowałem. Strata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Apteczka by tam musiał sobie znaleźć. Mam bloodbaga. A bloodbug coś daje? Tak, krew ci dał, uzupełnić krew. No ja mam bloodbuga i nie działa mi to. Bo to... Bo to ktoś musi być. Kurde, nie ma 2-0. Ale dębaba to... łatwo się stało. Idę już, biegnę. Ej, guys. Już jestem obok. A ty jesteś, Janek, gdzie? Nie dał rady obrońcy. No, Janek na tej stacji będzie nowej przyjęcia, pań. Ile masz free, Janek? O? Ile masz free? 11. Złóż mi tego bloodbaga. Dobra, gdzie idziemy ty? Pod drugiego no, za to bym cały czas. Na koniec. No to dawaj wyżej. Ile wygrywasz? 1-0. A to pierwszy mecz grasz? Ooo, dobrze wiedzieć, że bloodbaga. Jezu, aleś mnie przestraszył. Kurde, 1-0 wygrałem. Koniec. Ale koleś miał 4 informy i jednego tota Davida Luiza. I Casillasa na bramce. Janek i Senegal. Ja nic nie potrzebuję. I Senegal wygrał. Ja nic. Nice one. Nic? Dobrze. To, to, czyli to dodałeś. Czarne bambusy wszystko mogą wygrać. Tak. Dzięki wielkie. Trzymajcie się jojołki. I jojołki. I z dedykacją dla Senegala. O dzięki. Dobra. Jos.